Cześć, witajcie, z tej strony Grid79. Na jednym z naszych ostatnich filmów udało nam się zdobyć nasz pierwszy żywy statek. I wszystko cacy, ale co jeżeli on się nam nie podoba i chcielibyśmy go zmienić? No, oczywiście trzeba spełnić kilka podstawowych warunków. Pierwszy z nich to posiadanie jaja próżniowego. Kiedy już je mamy, wsiadamy do naszego statku i lecimy w kosmos trochę powarpować. Drugą sprawą jest znalezienie niezamieszkałego układu. Kilka razy próbowałem warpować w układach zamieszkałych, ani razu tam nie spotkałem żywego statku, który by aktywował nasze jajo. Więc spróbujmy w układzie niezamieszkałym przez nikogo. Teraz chwilę po warpowaniu nam się pojawiło, więc idealnie pogadajmy z nim. No i wykluwamy jajo próżniowe. Mamy misję Narodziny Gwiazdy. I teraz ważna rzecz. Nie lecimy we wskazane miejsce. Lecimy na koordynaty wskazane ze stronki, więc się tam udajmy. Kiedy już mamy aktywną misję Narodziny Gwiazdy, no musimy odnaleźć portal, żeby skoczyć do wybranego przez nas miejsca. Ja już sobie wcześniej wybrałem swoją lokalizację statku, który chciałbym zdobyć. Także teraz sobie tam polecimy. Generalnie w takim szukaniu jest problem. Zaraz wam wyjaśnię, o co chodzi. I tak, jesteśmy dokładnie w miejscu, w którym być powinniśmy, w którym powinien być nasz żywy statek. Mówiłem o jednym problemie i teraz o nim wspomnę. Jak widzicie, mam tu jakiegoś transportowca zamiast żywego statku. Ale to okej, tym się nie przejmujcie. Musicie zrestartować misję, korzystając z pobliskich obiektów.
I proszę bardzo, nasz transportowiec zamienił się w żywy statek. I jedyny problem, jaki jest właśnie z poszukiwaniem w ten sposób żywych statków, jest taki, że musicie odpalić misję Narodziny Gwiazdy wystarczająco daleko od miejsca, w którym jest wasz statek. Nie wiem, czy najlepiej by nie było tego zrobić po prostu w innej galaktyce. No ale dobra. Odnaleźliśmy, co chcieliśmy odnaleźć. No i niestety, no musimy zapłacić te 10 tysięcy nanitów, ale myślę, że jeżeli ktoś jest już na etapie poszukiwania żywych statków, nie będzie to jakiś wielki problem dla niego. I co? I tym oto sposobem mamy nasz nowy żywy statek. Swoją drogą widzę, jest o niebo lepszy od tego, który ja posiadałem. Już chociażby ze względu na miejsce, na technologię. No dobrze, sprawdźmy, jak to wygląda. Wiecie co? Sobie nim go przejmiemy. Przesiądźmy się do naszego żywego statku. Zawołajmy sobie tutaj naszego rannego Indę. O, na boicy mi się stanęło. No i git w sumie. Zrobiłbym małego fejla, przeniósłbym wszystko. Pozbyłbym się statku razem z ulepszeniami, które zbieram na kolejny film. I teraz wspomnę o tym, jak się pozbyć żywego statku, ponieważ nie można ich zezłomować tak jak zwykłych mechanicznych ich odpowiedników. Wyjścia są dwa. Albo tak jak teraz, zamienimy go sztuka za sztukę. Albo na stacji kosmicznej wymienimy się z jakimś innym pilotem statkami i wtedy po prostu go, ten mechaniczny statek, który wzięliśmy, sprzedamy, nie? Dobrze, porównajmy sobie naszych dwóch kolegów. No, ten ma dużo lepszy potencjał obrażeń mój, ale to przez to, że na ulepszonym slocie mam akurat to. No dobrze. Wymieńmy go sobie. I zobaczmy, jak tym się lata. No, w zasadzie jest bardzo zbliżony do mojego, ale jakoś bardziej mi odpowiada niż tamten. Także podsumowując, zdobywamy jajo próżniowe w jakimś niezamieszkałym układzie, aktywujemy je z dala od miejsca, gdzie wybraliśmy nasz statek, statek, który chcemy zdobyć. Lecimy
na miejsce docelowe, gdzie znajduje się nasz przyszły statek. Znajdujemy tam jakiś zwykły mechaniczny statek. Restartujemy misję, on się podmienia na żywy statek. Płacimy 10 tysięcy na nit. No i jesteśmy dumnymi posiadaczami nowego, pięknego, żywego statku. No dobra, ja wrócę do filmu z ulepszeniami z mojej strony. Póki co to wszystko. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym materiale. Na razie.